Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym news Pokémon FireRed oczywiście. Oj, coś mi go wypadło. Najgorzej. Ostatnio skończyliśmy na SS Anna. Zobaczymy tutaj jestem zatruty. Dobra, to wracamy się do pierwszego pokoju, tam trzeba będzie się uleczyć. To był pierwszy pokój? Nie ten. Ten obok. To było tu chyba. Siema, tak wygląda zmęczonego, wylecz mnie. I ciśniemy dalej, moi drodzy, ciśniemy dalej, trzeba w końcu te Pokémony poekspić trochę. Trzeba będzie powalczyć. Weźmy tutaj jeszcze raz. Bo nie pamiętam, czy tutaj coś było ciekawego jeszcze. Zraniłeś moje Pokémony, cieszy mnie to. Słuchaj, będę twoim kumplem, okej? Okay? Chyba, kurde, nie. Wróćmy do Kaświata, to znaczy ja i dzieci, bo tatuś was pewnie zostawił, nie wytrzymał z taką matką. Dzień dobry. Siema. Jestem agentem policji, jestem na tropie zespołu R, którzy czują coś niedobrego. Policjant. Teraz gdzie musimy iść? Do góry pójdziemy, zobaczymy. Siema. Ten statek to luksusowy liniowiec dla trenerów. W każdym porcie przygotowana jest impreza dla zaproszonych. Dobra, lecimy. Dzień dobry. Przemierzyłem cały świat, ale nigdy nie spotkałem Pokémona, który spałby tak twardo jak ten. Wygląda jakoś tak. Snorlax, znamy go. Będziemy musieli go obudzić. Siema. O, walka. Zobacz, co wyłowiłem. Okej, czyli Pokémony ten. Wodne będą. A, bo to jest rybak Dale. Goldeen, go. A my Odisha? A to może być chyba, bo możemy ją tutaj wyssać. Dobra, ona spada. To będzie, chyba będzie efektywne. No właśnie, nawet super efektywne. Pewnie zrobi mi krzywdę, no właśnie, zrobi mi krzywdę, no ale teraz się uleczymy sami jeszcze. Może nie za całą ilość energii, ale nie było tak źle. 400 punktów, ekspo. Tentacool. Nie zmieniamy. Go Tentacool. Oj. Co mi zmniejszył? Szybkość spada. Kurde. Oj. To było słabo efektywne. No dobra, wykończymy go w taki sposób. Wykończymy go tak jak teraz. Nie ma problemu. Po prostu więcej ataków zużyjemy na to. No chyba nie ma innego ataku niż ten, który teraz używa, więc... damy radę. Potrwa to pewnie z godziny dłużej, ale jednak poradzimy sobie, mam nadzieję, bez problemu. Poison Sting. No, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj. Oj, skudłował pięknie. Czyli ma inne ataki jeszcze. Czemu nie używał ich? Nie wiem. 300 punktów ekspa. To się chwali. Goldeen. To nie zmieniamy. O nie, rani sam siebie? A nie, użył Absorba. Dobra. Chciałem, że będę ranił sam siebie teraz jeszcze do tego. Osłabioną siłę ognia. Jakby to mi coś robiło. I level? Czyś by był level? Go level. 21 poziom. Czy ty może ewoluujesz w końcu? Ile mam na ciebie czekać? O, 600 kasy. Bardzo fajnie. Bardzo mnie... No właśnie, ewoluuje. No i o to chodziło. Teraz będziemy mieli Gluma. Zaśliniony ten grzyb, znaczy ten, nie grzyb, kwiatek. Gloom! Czekajcie jeszcze. Nie to... O, borba. Borba. No to ta kieszeń, tu jest TM Case, otwórz. Water Pulse, Royal Bullet Seed, Dig, Brick Break, Power Attack, Thief, Attract.
Użyj. Plum może, okej. Okay. Dodamy mu sekret ten, bo on nie ma żadnego ataku takiego konkretnego. Absorb nie, Sleep Powder nie, Poison może Stun Spore. Sleep Powder, Poison Powder. Dobra, na Stun Spora przyjemy. Zobaczymy, co mu daliśmy za atak w ogóle. Czy ten atak będzie, wiecie, coś w ogóle warty. Przykleiliśmy płytę tego CD na głowę i... Teraz będzie działał. Dobra, siema. Walka z młodymi trenerami przywraca młodość. Boże, jaki zwyrol. Jeden Pokémon. I Pikachu. A my Gluma używamy. To zobaczymy ten Secret Power. Paraliżował mnie. No nie. Nie. Spróbował pięknie. O, nie jest złe. Nie jest to złe w takim razie. Myślałem, że będzie gorzej. Ale Pikachuka wykończyliśmy. Co mnie bardzo cieszy ogólnie w tym względzie, także nie jest źle. Ach, znów czuję się młody. 1600 kasy. My tu się ładnie obmówimy, widzę. Stardust. Lecimy dalej. Już na tym poziomie nie będzie przypadkiem Garego? Znaczy tego? Ach tak, widziałem, jak Pokémony przewożą ludzi jak statki. Młode drzewka mogą zostać ścięte przy pomocy kart, ale pamiętaj, kart to technika HM. Teraz się jej nauczysz, bardzo ciężko ją zapomnieć. Ale ja bardzo bym chciał mieć kata. Być katem. Grać w kata. Czy jeszcze wiele innych rzeczy. Dzień dobry. Co jest bardziej cenne, silny czy bardzo rzadki Pokémon? Silny i bardzo rzadki Pokémon, najlepiej w mojej władzy. Pan Lamar. Growlithe. Albo inaczej Growlithe. Secret Powder. Czemu on się rusza? Czy ten Gloom ma tak niską... szybkość, że on się kurde zawsze rusza ostatni? To, żeśmy się poparaliżowali, widzę. O, teraz mnie walną. Super efektywnie. To i dobrze. Może wykończ go. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę. 300 punktów. Ponyta. Ognisty ogier. Ale Tailuipa to spoko. To ogarniemy. No. Nie możesz ruszyć. Cudownie. Nie Ember, nie pal mnie. O, nie było tak mocno. Myślałem, że gorzej mnie walnie jednak. Z tym sobie poradzimy bez problemu. Tadam. 500 expa. 22 poziom. Szona. Razu. Chyba nie widziałem cię na imprezie. Na pewno, że mnie nie widziałaś, bo dopiero wbiłem się na ten statek na cichacza. Panienka Dawn. Chciałbym walczyć. Panienka Dawn wysyła ratata. Jejku. Ratakata. I on jest się przede mnie w ogóle. Paranoja. Ale to było spoko. Może absorbem teraz walniemy go. Może bym trochę sobie poleczyli jednak. Sparaliżowałem teraz akurat. Co za hamstwo. Hamstwa nie zniesę. Uległ wyssaniu energii. Pikachu. Nie, nie zmieniam Pokémona. Pikachu, to my go wykończymy chyba jednak. Pokémon. O, na jednego strzała padł. Czyli ten atak nie był taki słaby wcale. Spokojnie. Jakoś te młode panienki mi płacą mniej niż te stare. Tam zarabiałem więcej na nich chyba.
Tak, tu będzie Gary. Trzeba się cofnąć zaraz. Bo tu nie chcemy, tu na samym końcu pójdziemy sobie. Ja i mój tatuś uważamy, że strefa safari jest super. Chciałbym móc tam wrócić. Wejść w strefie safari Fuchsia... Fuchsia City? Można tam znaleźć wiele rzadkich Pokémonów. Jak będziemy tam szli na pewno. Dobra. Co tu mamy? Dwie walki? Żadnej walki. Kurde, kapitan powiedział, że źle się czuje, był blady. Często miewa chorobę morską. Kapitan często miewa chorobę morską. To jest dopiero zrządzenie losu straszne. Lecim. Tylko na początku zejdę na dół, ulecz Pokémony sobie, żeby już nie było. Jak jesteśmy tak blisko, to sobie wyjdziemy. Zawsze się bałem, że ten statek mi odpłynie. Jak wyjdę z niego do tego, do Pokécentra. Tylko tu jest ta babeczka, która nas leczy, nie musimy wyłazić. Dobra. Lecimy do góry jeszcze raz. I teraz musimy wyjść schodami do góry jeszcze raz. I idziemy... Tu jest Majtek jakiś. Nasz kapitan to mistrz miecza, świetnie używa swego kat. Podobno uczy kat nawet swoich Pokémonów. Okej. Siema, koniec imprezy, statek wrócę odpływa. Może powalczymy? Witaj, masz chorobę morską? Nie, nie mam. Tum 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 turum tum 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 turum tum tum tut 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 tut. O kurde, maczo. No, nie jest źle. Oj. Myślałem, że mi gorzej tąpnie tą nogą, ale nie było źle, spoko. Jednak ten Gloom się zrobił taki dosyć nawet dobry Pokémon. Trzeci poziom. Tentakul, oto wyssiemy go. Nie, tu bo słabo bawię wysysaniem przy Tentakulu. To slip tego. Użyjemy tego Secret Powera. O, pięknie. To jest dopiero tajna broń. Marynarz Trevor. 500 kasy. Jednak stare dziady po co najwięcej zawsze. Uff, źle się czuję. Mam chorobę morską, więc wyszedłem odetchnąć. Dzień dobry. Uff, szorowanie układu męczy. Hej, koleś, zróbmy jakąś akcję. Podpalmy statek może. Marynarz Edmond. Chciałby walczyć. Maczą wysyła. No to Machopa ogarniemy, spoko. Gloom jest tutaj na tyle ogarnięty Pokémon, że on tutaj z... Nawet na jednego, bo to Critical był piękny. Piękny atak był. Shellder. Czy ja mogę go wyssać? Nie pamiętam, kurde. Próbujemy go wyssać? Nie, dobra, Secret Power. O! Nie było źle. Obrona rośnie. Ale to ci kolego nie pomoże. Jeszcze raz obrona rośnie. Kajne szanse, kolego, kajne szanse! Dobra. 370 punktów ekstra. To się chwali. Ile kasy mi dasz? 500. No. Bywało lepiej, aczkolwiek wiecie. Karowanemu Pokémonowi w gębę się nie patrzy. Czyli tam nie możemy iść, teraz ciśniemy do góry. Znaczy w sensie tutaj i pójdziemy sobie tu na dół. O, tu jest kuchnia. One będą walczyć? Ty... Mon petit, jesteśmy zajęci, ruszaj z drogi. Ridbola znalazłem, o, bardzo fajnie. Widziałem dziwną jagodę w koszu, ciekawe co to było. Cześć, kasówka mała. Ech, jestem Le Chef. Główny cel to... Przedni bewszczyk. Czy mam wystarczająco wołowin? Jestem zajęty, bardzo zajęty, zrób mi trochę miejsca! Chlip, chlip, zawsze muszę obierać cebulę. Chlip, chlip. Słyszałeś o Snorlaxie? Ten to straszny leń. Żaden inny Pokémon nie je i nie śpi tyle, co ten wielki żarłok. Gdzie nie odbieram pyry. Pitchberry. Cherryberry. I? Chestoberry. Pięknie. Cudownie, moi drodzy. Tam jeszcze musimy w prawo iść.
To był też tunel, tak, znaczy korytarz. O, pokoje kolejne. Tam był koszt na śmieci, trzeba go przeszukać go. Maczok. Mój kumpel Maczok jest super silny, ma dość siły, by ruszać wielkie głazy. Jest na nas super potionka. Przyda się na pewno kiedyś. To jest koszu. Hyper Potion. Okej. Okay. Przyda się, przyda się. Na ligę jak znalazł. Oj, nie zdążyłem go ten. No chodź! Razisz moją marynarską dumę. Razisz? Zaraz cię skopię i się zdziwisz. Marynarz Duncan. Orsi, to możemy ją wyssać. Chyba tego typu Pokémony możemy spokojnie sobie tutaj powysysać. No i oczywiście, że możemy. Super efektywne. Ktoś się nawalczyła. Tu jest czwarty poziom. Oj, nie! Nie uczyć się Acid? Nie. Tak, chcę się... Zobacz, co to robi w ogóle. Tak. Pokaż mi tego Acida. Wróg z pyskami zostaje lepki, obrzydliwym pasem mogącym liczyć obronę. To nie, to nie chcemy. Pewnie później zrugacie mnie w tym w komentarzach, że czemu nie użyłeś Acidu? Że to taki dobry atak, on by ci pomógł później, byś wygrał całą ligę pewnie tym samym atakiem jednym i Pokémonem na piątym poziomie. Ale nie. Ale nie. Tentakul. Dobra. Tentakule mamy doświadczenie już. Nie wiej. Secret power. O, bez problemu. Bez problemu. Marynarz Duncan. Żadnej szans, kolego. Jeszcze 500 kasy. To się chwali. Dobra, idziemy. Let's go further. Oj, od razu na wejście atak. Lubię zadziorne dzieciaki. Co? To prawie taki zwyrol jak Velux. Pozdrawiam oczywiście Velux, pozdrawiam, pozdrawiam. Horsey, okej, okay, żadnych szans. Absorb. Go, psopsab. Panie. Panie, toż ten konik nie miał żadnych szans ze mną. 300 punktów. Kolejne horsy. Kolejny koń morski. Galopuj, koniu morski. Chwa. Super efektywne to jest, także wiecie. Żadnych szans. O, wbijemy 25 zaraz. Nie, nie zmieniamy Pokémona. Go Absorb. Po co mieć trzy Pokémony takie same jeszcze do tego jeszcze, kurde. Ja rozumiem, gdybym miał trzy wodne Pokémony, ale po co trzy Horsi? Ej, Kluska, cicho. Cicho, cicho tam. Cicho, nie szczekać. Kluska! I widzicie, co ja mam tutaj, co ja z nim przeżywam? Kluski, ja znalazłem Eter. Znalazłem Eter. Mogę się naeteryzować. Będziemy walczyć? Będziemy walczyć. Nawet marynarze mają Pokémony. No co ty nie powiesz? Stary, co ty nie powiesz? Muszę sobie wiatrak włączyć, bo za gorąco tu się robisz. Ta lampa wali strasznie po tym, po oczach i grzeje. Marynarz hu... Hui? Hui! Hui! Marynarz hui nas atakuje! Idź Gloom! Secret power! Aha! Tentakrul nie miał żadnych szans. Tak, zmień Pokémona. Co my byśmy wzięli? Pikachu? To go Pikachu. Trzeba go trochę podlewelować. Jak też ma 25, no to już teraz trzeba by tam pozmieniać trochę. Stary EU. Tundersock. Tadam. 400 SP. Dawaj Pokémola. TM44 Rest. Rest? To jakiś odpoczynek chyba. Pewnie on się regeneruje, znając życie, przez to. Dzień dobry, czy ja mogę tutaj powalczyć z kimś? Tak, dziękuję. Witaj, nieznajomy.
Nie wiem, czy jesteś z morza, czy z góry, ale pogadajmy sobie. Wszystkie moje Pokémony są z morza. Bardzo fajnie. Nie zmienię Pokémona jako pierwszego, kurde. Ale dobra. Teraz sobie zmienimy na Pikachu. Tentakul. Do tego wykończymy i przy następnej walce sobie zmienimy na Pikachu. Chciałbym go ustawić jako pierwszego od razu. Nie Poison Powder, Secret Power. Żadnych szans. Żadnych szans. Tak, zmienimy Pokémona. Zmień. Ależ mi się twarz drze dzisiaj, strasznie. Zawsze jest na godzinę. Wrogi Sheldon leje, Pikachu zyskał 300 punktów. 34. poziom. Staryu, to nie zmieniamy. Go Pikachu! I to jest dopiero atak, super i efektywny. 385 punktów expa. Nice, nice, nice. Rybak Barney. Rybak Barney. Kurczę, nie uciekł. 600 kasy. Co tu mamy zmienić? Pokémon? Pikachu zmień. Dzień dobry. Czekacie spacer po desce, jeśli przegrasz. Myślę, że jednak to ty będziesz po tej desce łaził, kolego. Marynarz Filip chciałby walczyć. Marynarz Filip wysyła Machop. O kurde. Tutaj chyba za bardzo mu nic nie zrobię tym atakiem, ale zobaczymy. Machop się nadyma się. Seismic Toss. To jeszcze raz go porazimy prądem. Żadnych szans nie miał kolega. I w takim razie to co? W takim razie bym musieli iść tam się wyleczyć, bo to jest chyba wszystko już. Tu nic więcej nie znajdę. Byliśmy tam. Leczymy się. Tak, chcę odpocząć, moi drodzy. Chcę odpocząć. I nie będziemy przedłużać, moi drodzy. W tym miejscu kończymy, znowu w tym miejscu kończymy. U tej pani znowu przespaliśmy się całą noc. Kończymy odcinek, moi drodzy. Nie będziemy tam naciągać tego czasu. 23 minuty wystarczą w zupełności. W następnym odcinku atakujemy Garego, zdobywamy Kata i ciśniemy po Jima. Tak mi się wydaje. A tymczasem kończę, trzymajcie się, na razie, cześć!